Dobra. Tak jest, kurwa. Pięknie! Co jest? Ja pierdolę, już mi kawy nie trzeba z rana. Już mi kurwa nie trzeba. Ja pierdolę! No to on jest, patrzcie jak striggerowany. On wie, przewiduje każdy mój ruch. Ja nie wiem gdzie tak pójdę, gdzie on wie tak jak ja pójdę. On jest jebnięty. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek gry Medal of Honor Allied Assault. Moi kochani, kontynuujemy w tym momencie, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli na misji chyba Stone. Zrobimy sobie w tym odcinku dwie misje, z czego jedna jest dosyć długa, czyli ta pierwsza. Druga może jest krótka, ale wydaje mi się, że drugą będziemy robili na kilka razy ze względu na poziom trudności. O Jezu, mikrofon przewróciłem. Ze względu na poziom trudności, o czym pewnie się niestety brutalnie przekonamy w trakcie tej misji. No dobra. Nie będę ukrywał, że jest wcześnie rano, że zerwałem się wcześnie rano, żeby nagrać wam ten odcinek, ponieważ no... zajęty człowiek to ja. I ciężko byłoby znaleźć później jeszcze ewentualnie jakąś okazję, ale mam nadzieję, że skoro znalazłem czas, to od razu nagramy całość tego odcinka. Myślę, że to będzie kolejny nawet krótszy być może odcinek niż poprzedni, skoro robimy mniej misji niż w poprzednim. Level welfare, trzeba uważać. W związku z czym, no... mam nadzieję, że do 20 minut dobijemy. Zaczynaliśmy tę serię od 30, teraz 20, jakby tendencja jest spadkowa. Gościu. Dobra, no to dajmy chwilę czasu, to troszeczkę minie, zanim tutaj się przewróci, spojrzymy. Tak jest. Czy tam wybuchnie? Tak jest, wybuch. O kurwa, czekajcie. Właśnie, to też jest fajny dodatek tych dodatków, że możemy teraz korzystać z takich broni jak właśnie Nebel Welfare, jakieś wyrzutnie i tak dalej. W oryginalnym Medal of Honor się tak nie dało. Halo, kolego! No. Ziomek nas strzelał do naszego, nasze jest bez broni w ogóle, chyba jakiś... medyk. No dobra, weźmy Sticky Bomb. Sticky Bomb jest fajny, bo tu widać jak to leci bądź nie leci ten ląd. I czasami trzeba w tą broń strzelić, bo może się ląd zepsuć. Dobra, musimy zniszczyć jeszcze trzy takie Nebel Welfare'y. A zatem lecimy przed siebie. Słyszę wrogów, kurwa, to jakieś potężne obrzucanie granatami niczym gównem przez małpy w cyrku się wydarzyło. Ale na szczęście się udało jakoś tego uniknąć. Cudownie. Czy tutaj na wieżyce jest ktoś? Nie, nie ma na szczęście. Ale tutaj mamy Nebel Welfare. Dobra, zgaduję, że... A jest na wieżyce jednak snajper. Zgaduję, że tu skoro mamy Nebel Welfare, to będziemy musieli go jeszcze użyć, zanim go wysadzimy. Więc ja już wezmę tę broń. Właśnie. Chociaż w tej grze też jest zawsze tak, że użycie jakiejkolwiek broni na wieżyczce, czy to jest właśnie jakiś Nebel Welfare, wyrzutnia, czy to jest jakiś MGIK, triggeruje jakby pojawienie się wrogów w danej lokacji. To tak było, jest i no, zgaduję, że jeszcze będzie. Kolega z oddziału zginął, mam nadzieję, że... Kurwa, kolega z oddziału to przeżył! Nie! Zabili mi cywila! Pfu, kurwa, medyka, co ja mam z tym cywilem? A nie, jest medyk, zajebiście. Czy medyk w ogóle może mnie uleczyć jakimś ewentualnym sposobem? Ty, myślałem, że go reanimuję. A ja? Niepotrzebny mi taki medyk. No dobra, lecimy dalej. O, a kogo majaczy widzę.
Góry jest ktoś na wieżyczce. Dobra. Tak jest, kurwa. Pięknie! Co jest? Ja pierdolę, już mi kawy nie trzeba z rana. Już mi kurwa nie trzeba. Ja pierdolę! No ty, on jest, patrzcie jak striggerowany. On wie, przewiduje każdy mój ruch. Ja nie wiem gdzie tak pójdę, gdzie on wie tak jak ja pójdę. On jest jebnięty. Kolega z oddziału zginął fakcji, no ja się nie dziwię absolutnie, kurwa. On się chowa jeszcze, on nie ucieka w ogóle, co to miało być? Medyka mi zabił, bardzo dobrze. Był mi bezużyteczny, niepotrzebny zupełnie. Kurwa, ty też jesteś mi niepotrzebny! Pracuję z debilami. Dziesięć nabojów, ale to nie jest dla mnie ważne. Najważniejsze dla mnie to by były apteczki teraz, a apteczki to ciężko znaleźć. Granat. No nikt apteczek nie zostaje po sobie. Właśnie to jest to, co ja mówiłem, że poziom trudności nagle wzrasta, bo się okazuje, że takie przywileje jak apteczki nie są już tak dla nas, bo nawet nasz własny medyk nam nie dawał apteczek. Kurwa, ile tych granatów tutaj spamują. To jest nieprawdopodobne. No patrz, co on robi. Na moich własnych oczach. Takie taktyki niecne stosować. Ty, ja umrę. Jest apteczka. Kurwa, wreszcie. Dobra. Weźmy Garanda i spróbujmy wyeliminować Niemca właśnie przy Ebolwalfa. A ja spróbuję sobie zrobić save'a takiego, którego nie będę później żałował. Dobra, weźmy najpierw wyrzutnie Nebel Wolfo, no właśnie. Nie wiem, czy w ogóle ja mogę tak jeszcze mieć jakieś pole manewru w kwestii naszych sojuszników. Bo ja nie wiem, czy jeden przypadkiem nie musi gdzieś przeżyć tutaj. Byłaby to lekka sraka, jakby teraz padł i się okazało, że niedobrze. A tutaj jesteś. Teraz nie gram z okularami, ale dalej go ja widzę, to jest dziwne. A tam są, kurwa, w okopie. Dobra, spróbujemy ich zabić. Bo może akurat tam mają apteczki jakieś. Tak jest, mają. 60 HP, bardzo mi się to podoba. Czyli został ostatni Nebelwerfer i bierzemy ciężarówkę zaopatrzeniową. Powrót ciężarówką zaopatrzeniową to jest ostatnia misja generalnie dzisiejszego odcinka, tylko że ona jest troszeczkę... Tu już jest Nebelwerfer? Tylko że ta misja zaopatrzeniową jest troszeczkę ciężka. Czy ja słyszę czołg? Ja słyszę czołg! Ja bardzo słyszę czołg i wręcz go widzę nawet. Dobra, udało się go zniszczyć jakoś. Cel został dodany, czyli co? Znowu... Tak, użyj lekkich bomb. Dobra, tak będzie chyba szybciej i łatwiej, mi się wydaje. Niewątpliwie. To jest mój w ogóle rekord, że jeszcze w tej misji nie padłem, bo w tej misji zawsze gdzieś tak w połowie mniej więcej, jak się czołgi pojawiają, to pamiętam, że padałem i to z... różnych powodów. Dzisiaj idzie wyjątkowo lekko. Dobra, mój ziomek jest tutaj dalej ze mną, więc bardzo mi się to podoba. I patrzcie, Netflixowi się to spodoba. Akurat jedyna osoba, która przeżyła, jest czarnoskóra. Bardzo dobrze. Netflix pieniążkami już sypie. Co jest, kurwa, no co oni z tymi granatami dzisiaj mają w tym odcinku? Ty, dwóch ich było, trzy granaty poleciały. Mnie się to nie podoba. Doskonale. Widzę depot. Coś tu jedzie. Dobra, to jechała ciężarówka, która... Well. Okej. Okay. I guess dziwne, że oni w ogóle przeżyli to, a już tym bardziej dziwne, że chcieli jeszcze mnie tu atakować.
Nebelwelfera nie zniszczyłem, ja pierdolę, muszę teraz tam wracać. Nie, no to jest nieprawdopodobne. Skąd wy się do kurwa respicie nagle? Wy naprawdę się tak nagle pojawiacie jak... O! Urwa, te granaty jebane. Nebelwelfer, no dobra. Gra dorzucacz. Szkoda, że nie ma spolszczeń tych nazw. Zniszcz wyrzutnie gradorzucacz. Bo Nebel to była... Kurwa, teraz Nebel to był grad, czy to była mgła? Bo nie pamiętam, ale raczej grad chyba. Pasowałoby do... Nazwa pasowała na broni. Dobra, ciężarówka zaopatrzeniowa jest w tym małym, w tej małej bazie. Oby nam tylko HP starczyło, bo ja bym chciał ją troszeczkę tutaj poczyścić. Myślę, że byłoby to mile widziane dla... O! Już tylko poszło z byciem niewykrytym. O kurwa, ty pnij się kurwa kłodę! O! No to jest nieprawdopodobne. Dobra, dom jest chyba w ogóle czysty. Mam wrażenie, że dali wrogów tylko tam, gdzie wzrok sięga. Tam, gdzie nie sięga, to dali gówno. O, nie mogę tego ukraść. Coś? Może medale dostaniemy dodatkowe? Bo w tej grze przecież też medale się dostaje. Zobaczymy na sam koniec, ile nam się uda ich zebrać. Nie, dobra, tutaj wychodzimy. Ja chcę iść na górę. Skoro wiem, że jest taka możliwość, to z przyjemnością z niej skorzystam. Jak słodko, kominek, umywalka i nie, to jest wałek do ciasta. Kiełbasy, wurst! Sehr gut! Dobra, wszystko fajnie, ale ja tego wursta to bym opierdolił z przyjemnością, żeby mieć HP jakieś dodatkowe. Tam jest ziomek, ale na razie... No dobra, jednak idziemy do niego. Myślałem, że trochę pomyszkujemy dookoła, a dopiero później... Tylko, że kurwa, tu nie ma żadnej apteczki nigdzie, no chuja. Ja przez ten czołg tyle straciłem i nie mam teraz jak tego odzyskać. No i chyba nie odzyskamy, widzowie. Chyba nie. Dobra, czyli co, teraz musimy oczyścić te... Nie szafy, tylko... O kurwa, machen, oczywiście, że my to wysadzamy. Chłopcze, płaskostopcze, przecież my to rozkurwiamy. Kurwa, jakie potężne jebnięcie. Wysadzi... O, to też ma potężne jebnięcie. Ale nie ma żadnego potężnego jebnięcia z apteczką w tle. Bardzo mi się to nie podoba. Tu mamy ciężarówkę zaopatrzeniową. Nie, ciężarówka zaopatrzeniowa jest tutaj, my tym będziemy ją osłaniali w następnej misji zaraz. Kurwa, nie ma nigdzie apteczki. Dobra, na spokojnie. Okej. No, gościu. Dobra, udało nam się misję ukończyć przy okazji. No i teraz będziemy mieli śmieszną misję, bardzo zabawną. Uhuhuhu, kurwa, będzie. Misja jest generalnie krótka, ta, którą teraz robimy, jak zresztą większość misji na szynach. Tylko problem jest taki, że tutaj wrogowie są dosłownie wszędzie i ty nie masz czasami po prostu nawet okazji ich wszystkich pokonać. Dokładnie, tutaj to nawet nie chodzi o to, że oni ci powiedzą Panzer on the left i ty strzelasz w Panzer on the left. Ty masz wiedzieć gdzieś kurwa w głowie z tyłu, że Panzer będzie po lewej. Tutaj jest. A, no tak, Panzer Szreki, zapomniałem o tym. Dobra, wystrzelam, bo nie mogę załadować w inny sposób. Gra jest zapisana w tym miejscu i to jest safe, do którego będziemy, obawiam się, jeszcze często wracali dzisiaj. Dałem jeszcze jakiś Nebelwerfer, myślałem, że wszystkie zniszczyliśmy. Kurwa, ludzie!
Dobra. Tutaj. I behind us, co jest behind us? Behind us jest nasza ciężarówka, więc proszę mnie tu nie straszyć, bo bym ją jeszcze zniszczył. O kurwa, widzę go, widzę skurwy syna. Ładuj, dobrze. Tak jest. Ja robię save'a, bo jest za dobrze. Jest o wiele za dobrze, o wiele lepiej niż przeważnie w takim momencie tej misji było. Pędzer? Where the... Kurwa, pędzer! To nie było mądre posunięcie, ja muszę go widzieć wcześniej, nawet jeżeli go jeszcze nie ma na... zrespionego. Jest i on. Cudownie. Widzę, kurwa, widzę. Dobra, idzie na razie naprawdę wyśmienicie. Jak na ten moment, że ja mam 58 HP dalej, to ja bym się w życiu nie spodziewał. Gdzie jest pancer, gdzie jest pancer? Tu jest pancer, kurwa, tu jest pancer. Dawaj go. Dobrze. Kurwa, jak nam to idzie. Wyśmienicie, on the right. O kurwa, strzeliłem za blisko siebie i 20 HP straciłem. O, co to jest, kurwa, Katiusza? Ja pierdolę, dobra. Ja patrzę na left, jest tutaj, jest rzeczywiście. Zgadzają się wasze domysły. 10 HP mam, kurwa, i końcówka. Boga, żeby to wystarczyło. Kto, do kogo? Tutaj strzelam. Nie, to nie tutaj, to są nasi. Tu, kurwa, tu jest pancer jeszcze. Nie, tu są nasi wszędzie. Zajebiście. Może tutaj już mamy dojechać do końca. Co? Tak? Tak? Tak! Kurwa, kumasz jak szybko? Ja tu czasami utykałem na godzinę, kurwa, w tej misji. Moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Ja nie wiem, czy on nie trwa przynajmniej 12 minut. Nie obchodzi mnie to. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku gry Medal of Honor Allied Assault. Dodatek Spearhead. Co my już dostaliśmy? Przyznany w wyjątkowych okolicznościach przez Wielką Brytanię za działalność. Aha, okej, okay, czyli dostaliśmy po prostu za ukończenie jednej misji, dostaniemy za ukończenie drugiej misji, dostaniemy za ukończenie trzeciej misji, dostaniemy też za ukończenie gry na łatwym, na średnim i na ciężkim. Dobra, wszystko jest jasne w tej grze. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.